Dobry, z tej strony Luigi, a to jest kolejny odcinek z przedstawienia bossów z wiejskiej chaty. Dzisiaj gramy na mapy Roadway i kolejni dwaj bossowie, czyli Merasmus. Zaczynamy oczywiście. Taka jest kolejność i Merasmus jest dosyć ciekawym bossem, ponieważ jak widzieliście jest on po prostu ogromny i to nawet nie jest jakiś zabcy, to on jest po prostu ogromny, co nie zmienia faktu, że jego hitbox nie jest w żaden sposób większy. Ja mam głośno grę, ale i czyżbym miał jakiś większy knockback, czy co? O, i to jego rage. Podpala ludzi dookoła, ten skał po prostu nie ma prawa przeżyć. Tutaj gdzie słuch się inżynier mi, czyli się wydawało. Sorry, nie ma backstabów. Ten demonak chciał się leczyć i... Aaaa! Matko, jedyna jest, napadzałem we mnie dwaj naraz i nie mogłem ich zabić. Mam wrażenie, że Merasmus ma zwiększony knockback. To działka jeszcze stoi, zapomniałem o nim. Ech, idź mi. I zaraz będzie Building a Sentry drugie. Obi Kumowa, idziemy do niego od razu. Ja się nie bawię. Dzisiaj zabijamy. Idź mi z tej apteczki. Nazywałem Dispenser. Dlaczego używam Rage'a? Bo fajny jest. Znaczy do używania oczywiście. Nagranie przeciwko niemu raczej nie. Jezus Maria, wy widzicie jak ja knockback dostaję, prawda? To jest po prostu niesamowite. No. Kurde, mam wrażenie, że mam za dużo esencji Wiki i przymieszczę. Tak. Proste. Po prostu mam wrażenie, że musiałem się albo przyzwyczaić, albo to zmienić z tą myszką w depie, bo latam jak jasny gwint i komentarz nie jest najlepszy, ponieważ dopiero zaczynam nagrywać. Znowu po przerwie, bo wiecie, że nie mam czasu teraz na nagrywanie. Więc inaczej, czas to oczywiście, że mam, ale warunków nie mam. Sam, no, i dobra, teraz mogę przejąć. Bo na skąta nie mam co się bawić, jak on się tylko chowa, więc tak, to bym Erasmus. Ma fajny raid, który podpala ludzi dookoła. Daje nieśmiertelność, czyli Aber. No i... Jaki noob, to ty kampisz scoutem i tylko spierdzielasz. Od nowa mnie będziesz wyzywać. You can capture point versus scout. I don't know what you know. Wow, ten angielski. Dobra, upokazam się, przejdźmy do następnego bossa. Wally, nie wygląda najpiękniej, ale oto Wally, kolejny boss i jest to znowu dosyć ciekawy boss. Każdy boss jest na swój sposób specjalny, no, w sensie z tych dodanych. Ten na przykład, o, oto co ma. Ma krótkie spięcie. Ok, chodźmy na tego inżyniera. I to jest tak dobra broń, ten już nie ma tarczy. On... O, dobra, muszę... Lewy, jeśli używamy lewego przycisku, to możemy spamić tą bronią, ale to wtedy nie jest tak silna. A prawym to... O, i ten boss nie ma skoku, ma teleportację, dobra. Użyjmy na pewnego żołnierza Rage'a. Oj. O, dwóch zabijem naraz? Okej, pewnie z małego. Idź mi, Pyro. Broń mi... Amo mi się skończyło. Na szczęście jestem VIP-em, więc ja mam odnawialne nowe energię, ale tak to bym musiał zbierać metal. To pewnie mogę, ale... Dobra, tutaj powinien być inżynier, dokładnie. Użyjmy Rage'a, nie ma krótkiego spięcia, do widzenia. Muszę sprawdzić, czy mogę podnosić samomicie. Nie, muszę czekać, aż mi się odnowi, czyli... Jeśli nie macie VIP-a, to radzę wam używać lewego przycisku myszku do ataku, ponieważ wy nie macie odnawialnego metalu. Więc to jest taki silny, ale musicie używać lewego po prostu, inaczej wam się amo skończy. A, ja nie mam tego. O, i... Kolejny ładny boss. Raid zwykły, broń ma dodatkową. Polecam używać lewego przycisku myszy. I... Dzięki żołnierz. Okej, widzę, że tamten żołnierz to używa chamskiej techniki It's Throw Time. Okej, czyli tutaj mamy scouta. No dawaj, strzelaj. Aj. Dobra, to jest czas na teleportację do kogoś. Albo użyję Rage'a. Aha, dobry knockback, dobra. To dla mnie to będzie tyle. Przejmijmy sobie punkt, ponieważ ten scout znowu ucieka. Nawet nie będzie próbował, widzicie, on nawet nie próbuje. Po prostu bawi się. I to by było na tyle. Krótszy odcinek, nie ma moich widzów, to i na szybko to robię. Mam nadzieję, że wam się podobało, ja się z wami żegnam. Narka. Kurde, to będzie krótki odcinek.